Podobnie jak cała Polska, gmina Poniec przyjmuje ukraińskich uchodźców. Zarówno gmina, jak i mieszkańcy robią wiele, by dobrze zaopiekować się tymi ludźmi. O tym, jakie są formy pomocy, rozmawialiśmy z Jackiem Widyńskim, burmistrzem Ponieca. Mieszkańcy gminy Poniec, tak jak można to przełożyć na całą Polskę, bardzo spontanicznie od razu zareagowali. Oczywiście stowarzyszenia, fundacje zawsze mają to do siebie, że mogą realizować ten taki temat od razu, prawda? My jako samorządy mogliśmy wejść w pewnym momencie, bo to niesie zarządzanie kryzysowe, to są takie elementy połączone, powiat, województwo, kraj i jak najbardziej również. Ja z tego miejsca chciałbym mieszkańcom serdecznie właśnie podziękować, mieszkańcom gminy Poniec, za ich zaangażowanie, za zbiórkę, za dary, za to wszystko, co uczynili, przyjmując również i uchodźców, również nasi przedsiębiorcy. Po naszych spotkaniach wypracowaliśmy nawet taki model, że to przedsiębiorcy wchodzą w wynajmowanie mieszkań. Oczywiście my też kilka mieszkań, jako mieszkań komunalnych mogliśmy przekazać, prawda, na rzecz tych uchodźców. Sami wiemy, że większość to stanowią kobiety i dzieci. Kolejnym elementem to było właśnie najważniejsze w tym wszystkim, to było zapewnienie im tego spokoju, tego zagwarantowania takiej intymności, takiego domu, prawda? I chcieliśmy, żeby takie warunki oni wszyscy mieli, żeby to nie było na kilkunastu metrach, kilkudziesięciu, kilkadziesiąt osób, żeby każda rodzina miała swój kąt, swój pokój i dostęp do łazienki, do sanitariatów, no żeby się czuli tak bardziej domowo. To myśmy im na dzień dzisiejszy zapewnili. Mamy jeszcze kilka mieszkań na wypadek jeszcze osób, które docierają do gminy Poniec. Ten element mamy poukładany i to było najważniejsze w pierwszym, jak gdyby gdzieś tutaj zagospodarowaniu tych osób. Kolejne to oczywiście przedszkole, to szkoła, dalsze funkcjonowanie, życie, szukanie pracy. I tutaj nawet powołaliśmy takiego pełnomocnika w moim imieniu gminy Poniec, burmistrza. Mamy osobę, która jest Ukrainką, zna bardzo dobrze język polski i na spotkaniu takim ogólnym dwa tygodnie temu przekazaliśmy wszelkie informacje w języku ukraińskim, że jest to osoba do pierwszego kontaktu, prawda, bo zarządzanie kryzysowe, telefony to jedna rzecz, ale osoba, która funkcjonuje w tej grupie, która z nimi się porozumiewa, no to też było bardzo ważne, nie? Że jakbyśmy odebrali, no to niekoniecznie byśmy mogli zrozumieć. Służba zdrowia, zaraz były takie przypadki, że osoby trafiały właśnie do ośrodka zdrowia na samym początku, jeszcze nie było nic wiadomo i też jest tutaj pod pełnym wrażeniem naszych lekarzy, przyjmują, są osoby, które miały osoba, która miała wcześniej, dwa tygodnie temu operację nerki i tak samo przez lekarza i dalej po to, żeby mieć tą już fachową pomoc. Wszystko już działa, dzieci już są w przedszkolu, mamy naukę języka polskiego w dwóch grupach dla dzieci i młodzieży, jedna grupa, a dla osób starszych. I jestem też pod pełnym wrażeniem, że chcą się uczyć właśnie języka polskiego. Co mogę tutaj przekazać? Jeszcze raz serdeczne podziękowania oczywiście wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom, ale również i moim współpracownikom, bo nie da się ukryć, że nie tylko my w gminie, ale to jest taki temat dzisiaj, którym my żyjemy, bo chcemy te ostatnie ogniwa w tym łańcuszku poukładać, po to, żeby oni już mogli funkcjonować. Już dzisiaj rozmawiałem z ZUS-em, po to, żeby oni tu przyjechali, żeby dla naszej grupy już założyli konta, bo oczywiście trzeba nadać numery PESEL. My ich prowadzimy, przepraszam za takie słownictwo, za rączkę i prowadzimy przez wszystkie te etapy, po to, żeby oni już mogli być takimi mieszkańcami, jak każdy z nas tutaj mieszkający Polak, prawda? I jak tak to zapewnimy, no to oni mogą funkcjonować. Już mamy od przedsiębiorców informacje o kilku miejscach pracy. I teraz będziemy się starać tak, żeby w każdej rodzinie chociaż jedna osoba miała tą pracę. Dzisiaj przedsiębiorcy Ponieca, ale już jest taka grupa, będzie wysłana do Leszna, gdzie są nasi tam znajomi, którzy chcieliby przyjąć tutaj od nas, bo oni tutaj korzeniami są z Ponieca i to będzie takie fajne, prawda, że dzieci pójdą do przedszkola, już są, do szkoły,
funkcjonują, jest nauka języka polskiego. Pozałatwiamy wszelkie formalności związane z ich pobytem, to co dają przepisy prawa i wtedy wiemy, że będziemy mieli takie te czyste sumienie, że oni funkcjonują i asymilują się z naszymi mieszkańcami i wtedy będziemy tylko monitorować to, co oni jeszcze potrzebują. Bank żywności nadal działa, mamy już teraz jeden dzień w tygodniu wyznaczony, niekoniecznie to musiało być jak do tej pory codziennie, czy na telefon, przychodzą. I tak funkcjonują, no i odbieramy ten uśmiech od nich, że są zadowoleni z tego, że znaleźli drugi dom i mogą funkcjonować. Nie, oczywiście, że oni ciągle mają w głowie, bo jeśli te pierwsze dni, jak tutaj trafiali, to trauma, dzieci nie chcieli rozmawiać i nie chcieli przyjmować nawet pomocy, żyli tym, co zostawili tam. Rzeczą jasną, oczywistą, że tam są ich ojcowie i małżonkowie, ale chcielibyśmy jak najbardziej tutaj spiąć to jako jedną społeczność i widzę, że fajnie to funkcjonuje. Ta osoba, która jest takim naszym pełnomocnikiem wśród tej grupy, która zna Polski i tutaj nam przekazuje bezpośrednio informacje. Dzisiaj już też otrzymaliśmy informację, że przyjechała też rodzina, już jest następne mieszkanie w jednej miejscowości, przyjmują drugą rodzinę, także to tak fajnie funkcjonuje, jak w ten sposób. No. Cieszymy się bardzo.